Michał Kamiński, Kaczyński musiał ustąpić Ziobrze. Michał Kamiński, Ziobro powiedział nie. Kaczyński musiał ustąpić. Dotykamy problemu, którego nawet Jarosław Kaczyński w swej mądrości nie jest w stanie rozwiązać. Jak pogodzić ambicje Zbigniewa Ziobry z ambicjami Mateusza Morawieckiego, mówił Michał Kamiński w programie Gość Wydarzeń w Polsat News. Wicemarszałek Senatu, że walka o ustawę covidową była tak naprawdę walką, czy premier będzie odpowiadał przed sądem, czy nie. Klub PiS w czwartek wycofał projekt tzw. ustawy covidowej. Za tę decyzję w Gościu Wydarzeń dziękował wiceminister aktywów państwowych i poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Michał Kamiński ocenił, że podziękowania były tak naprawdę szyderstwem. Było to wielokrotne podkreślanie, że pod wpływem Zbigniewa Ziobry PiS wycofało się z projektu, o którym prominentny członek rządu mówi, że jest projektem niedopuszczalnym, bo stawiającym różnych Polaków w różnych sytuacjach względem prawa, mówił na antenie Polsat News wicemarszałek Senatu. Wbrew pozorom Zbigniew Ziobro w bardzo fundamentalnej sprawie nie dał zgody na bezkarność urzędników z powodu COVID-u i Jarosław Kaczyński musiał ustąpić. To, co widzieliśmy przed chwilą, to był taki taniec triumfu, wiceministra dodawał. Najlepsze zaplecze w Zjednoczonej Prawicy Kamiński ocenił, że Ziobry jest politykiem, który zbudował najbardziej profesjonalne zaplecze w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jego ludzie są zazwyczaj lepsi od ludzi PiS-u, gdziekolwiek trafiają. Moim zdaniem to powoduje dużą zawiść względem Ziobry i jego grupy. To bardzo profesjonalnie, sprawnie działająca grupa, dodawał senator UED. Gość Wydarzeń, odnosząc się do rekonstrukcji rządu, odpowiedział, że rząd zapewne powstanie w takim kształcie, w jakim chce Jarosław Kaczyński. Natomiast tam, gdzie musi ustępować, jak w sprawie wycofanej ustawy covidowej, my dotykamy problemu, którego nawet Jarosław Kaczyński w swej mądrości nie jest w stanie rozwiązać. Jak pogodzić ambicje Zbigniewa Ziobry z ambicjami Mateusza Morawieckiego, mówił. Numerem dwa może być tylko jeden, albo Mateusz Morawiecki, albo Zbigniew Ziobro. Ustawa, o której mówimy, nie jest ustawą o bezkarności dla każdego. Ustawa, której tak mocno przeciwstawia się Zbigniew Ziobro, po ostatnim wyroku sądu, oznaczałaby bezkarność Mateusza Morawieckiego, mówił Kamiński. Walka o to, czy ta ustawa przejdzie, jest walką o to, czy Morawiecki będzie odpowiadał przed sądem, czy nie, podsumował wicemarszałek Senatu.